Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam dla was krótką informację, mianowicie z okazji otwarcia legendarnego loszku twórcy po raz kolejny specjalnie dla was ode mnie przygotowali kodzik, który widzicie nad moją głową, na banerku, jest to Neutral podłoga party, no i daje wam aż 50 grzybków, także wydaje mi się, że nagroda bardzo zacna, zwłaszcza dla graczy free to play, fajnie zbustuje ich postacie, ale zanim przejdę do szczegółów związanych z tym kodem, czyli gdzie go użyć, jak go użyć, do kiedy jest ważny i tak dalej, to pamiętajcie, żeby ten kodzik rozsyłać gdzie tylko się da. Czy to na jakieś grupki facebookowe związane z Shakesem, czy to na jakieś discordy wasze gildyjne, czy to wśród waszych gildii w grze, czy to może, nie wiem, wśród waszych znajomych, którzy grają w Shakesa, na jakieś discordy związane z Shakesem. No generalnie gdzie tylko możecie, to rozsyłajcie ten kodzik, będzie mi bardzo miło, abyśmy po prostu po raz kolejny nabili jak najmocniejsze statystyki, a w zasadzie najmocniejsze overall, bo już kilka razy nam się udało coś takiego zrobić i mam nadzieję, że tym razem również. To pierwsza sprawa, no a druga sprawa, kodzik oczywiście jest dostępny na każdy serwer bez wyjątku, tak więc tym bardziej każda osoba, każdy gracz może go użyć, więc po prostu rozsyłajcie. Jeżeli to zrobiliście, to piszcie w komentarzach, gdzie go rozesłaliście dokładnie. Możecie zostawiać kciuka w górę w tym momencie, zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka. Możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i subskrybujcie oczywiście kanał z dzwonem, dlatego że ja bardzo często mam kody, czy to na start nowych serwerów, czy to właśnie z okazji jakichś eventów, tak jak legendarny Loszek, jak tam Elevator. Także subskrybujcie z dzwonem, żeby tego nie przegapić. Okej, co do samego kodu i takich szczegółów, to może od razu powiem. Tak jak mówię, kodzik to jest Neutral podłoga party. Jak go użyć, bo to jest w sumie najważniejsze. Wchodzicie sobie tutaj w plusik obok waszych grzybków, jak widzicie. Klikamy cyk, no i mamy guzik gratis. Klikamy w ten guzik gratis, wpisujemy po prostu ten kod i tyle. Ja w tym momencie mam kupon Not Ready, no ale wy jak oglądacie ten film, bo w ogóle jak ten film wychodzi, to startuje legendarny loch. No a że kod jest powiązany z legendarnym lochem, to również od teraz możecie już go używać. Także przypominam, tutaj w plusik obok waszych grzybków gratis wpisuję kodzik daj mi bonus, no i kodzik już powinien zostać aktywowany, powinniście dostać nagrodę. Jeżeli jest coś takiego jak jakiś pakiet, który macie do kupienia na swojej postaci, na przykład tak jak ja tutaj mam na bardzie, jak widzicie, potrójny pakiet zawodowca, no to będziecie musieli zjechać troszeczkę w dół, żeby wam ten guzik gratis się pojawił i żebyście mogli po prostu kodzik wpisać. To tak w skrócie. Kod jest ważny, tak jak mówię, od teraz, czyli 23 września, piątek, godzina 16 i ważny jest tylko do 25 września 23:59, czyli do niedzieli, więc macie tak naprawdę 2,5 dnia zaledwie, żeby tego kodu użyć, no więc po prostu śpieszcie się, używajcie, bo czasu nie jest dużo, na 50 grzybków oczywiście piechotą nie chodzi. No i co najważniejsze, bo tego chyba jeszcze nie powiedziałem, kodu można użyć dopiero od 50 poziomu. Z racji tego, że jest on powiązany właśnie z legendarnym loszkiem, no to do legendarnego lochu można wejść właśnie od 50 poziomu, no i kodu również możecie użyć od 50 poziomu, no ale w obecnym tempie tej gry to chyba nie jest jakiś wielki problem, bo 50 poziom nabija się dosłownie w chwilę. Także no, tyle jeżeli chodzi stricte o informacje związane z kodem. I jeszcze tak, jeżeli byście nie dostali nagród za kod, czyli tych 50 grzybków, to musicie, powinniście w zasadzie przelogować się na swojej postaci, może tutaj zdjąć, założyć broń, no coś takiego pokombinować, bo to będzie 16, legendarny log wystartuje, wszyscy będą chcieli grać, serwery będą obciążone, także mogą być jakieś opóźnienia, nie powinny, no ale mogą, więc tutaj uczulam, że coś takiego powinniście zrobić, zanim tam napiszecie komentarz, że nie działa, to pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że kodu twórcy i tak możecie użyć tylko i wyłącznie jednego na konto, więc, bo pewnie tam wiecie, inni twórcy, czy to zagraniczni, czy to tam jacyś inni polscy również będą mieli te kody, no ale będę wdzięczny jak użyjecie mojego, bo wszystkie dają to samo. No a tak jak mówię, po raz kolejny nabić najfajniejsze statystyki, najlepsze, będzie oczywiście bardzo miło. No i kodu można używać oczywiście na kontach, tak jak mówię, bez wyjątku jaki serwer, jedyny wymóg to poziom 50+, także możecie również używać na kontach, na których już nawet nie gracie. Jak tam macie je gdzieś dodane, jesteście gdzieś zalogowani, to sobie wbijcie na to konto, użyjcie kodziku. To również się liczy, to również to użycie zaliczy, że tak powiem. No a ja po prostu będę wdzięczny i będzie mi bardzo miło. No i co? Chyba wszystko powiedziałem, to co wam miałem powiedzieć. Mam nadzieję, że będziecie mieli fajną zabawę właśnie z tym legendarnym loszkiem. W tym momencie trwa prawdopodobnie stream na Twitchu, nie wiem czy już mówiłem, czy nie mówiłem, no ale jak oglądacie ten film, to najprawdopodobniej my sobie ogrywamy teraz właśnie ten legendarny loszek, więc jeżeli komuś się nudzi, to zapraszam, może wbijać, a jeżeli ktoś nie ma ochoty, to i tak jeszcze dzisiaj wieczorem prawdopodobnie pojawi się kawałek zapisu z tego streama, gdzie po prostu to jakoś fajnie potnę i pokażę wam, co faktycznie w tym legendarnym lochu się zmieniło, czy w ogóle się coś zmieniło, no jak generalnie wygląda ta edycja, nie? To co robimy
za każdym razem. No i co? Tyle. Wydaje mi się, że tyle. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałem. Jeżeli coś by było niejasne, to pytajcie w komentarzach. Wszystko. Raz jeszcze przypominam, zostawiajcie kciuka w górę, zostawiajcie suba z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piątym komentarzu oraz opisie. Piszcie, gdzie rozesłaliście ten kodzik. No i tak jak mówię, tyle. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!